Tragiczny finał poszukiwań. Odnaleziono ciało nurka Wielkopolska. Odnaleziono ciało nurka poszukiwanego od niedzieli. Strażacy wydobyli w poniedziałkowe popołudnie 7 września ciało 46-letniego nurka, który w niedzielę zaginął w zbiorniku wodnym koło miejscowości Honoratka, powiat Koniński, województwo wielkopolskie. Oficer prasowy Konińskiej Straży Pożarnej kapitan Sebastian Andrzejewski poinformował, że ciało nurka znaleziono na głębokości ok. 32 metrów. Strażacy dostali zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny w niedzielę około godzina 14. Poszukiwania trwały do godzina 22. Później zostały przerwane. Wznowiliśmy je w poniedziałek po godzina 8 rano. Wzięli w nich udział strażacy m.in. z Poznania i Mosiny. Około 17 udało się zlokalizować i wydobyć ciało tego nurka, powiedział sierżant sztabowy Szymon Urycki z konińskiej policji przekazał, że zmarły miał 46 lat. Mężczyzna brał udział w grupowym nurkowaniu w zbiorniku wodnym koło miejscowości Honoratka. Grupa podzieliła się na pary. Pierwsza dwójka wypłynęła na powierzchnię, a z drugiej pary na powierzchni pojawił się tylko jeden nurek, opisał. Przyczyny śmierci nurka będą dokładnie ustalane. Na miejscu jest prokurator. Biegły zbada ekwipunek nurkowy zmarłego, powiedział policjant. Dodał, że ciało zmarłego zostanie poddane sekcji zwłok. 46-latek utonął w zbiorniku wodnym utworzonym w zalanym wyrobisku węgla brunatnego, w którym zorganizowano popularną bazę nurkową. Głębokość zbiornika sięga 50 metrów.